Francja, rok 1371. Jest to okres wojny między Anglią a Francją. Jest to czas wojowników i rycerzy. Marsilius, kupiec parający się kupowaniem taniej, a sprzedawaniem drożej. Mogłoby się wydawać, że korzysta na okresie wojny, jak i inne Sem. Zatrzymał się w Dijon, by odebrać nowe zlecenie przewozu. Wychodząc z karczmy, by zaczerpnąć świeżego powietrza, spostrzegł, że na ulicy zrobiło się zbyt cicho. Zauważył nadciągającego bandytę w jego stronę. Całe szczęście było byty z mieczem na tyle, by sobie z nim poradzić. Chwilę po tym na ulicy wybiegł mnich, sprawdzając zarazem całą sytuację i to, jak kupiec uporał się z bandytą. Szybko zabrał go do swojej komnaty, gdzie też postanowił złożyć mu ofertę. Przedstawił mu sytuację panującą w Dijon i nie jest ona zbyt ciekawa. Miasto terroryzowane jest przez różne bandyckie szajki, a kilkoro z nich uprowadziło brata duchownego. Widząc, jak Marsilius radzi sobie z pojedynczym bandytą, nabrał nadziei i poprosił go o pomoc, a nawet dał mu na nią fundusze. Kupiec był oszołomiony złożoną propozycją, w końcu jednak postanowił się zgodzić. Marsilius wyjechał z Dijon wraz z małą karawaną składającą się z kilku osób. Wiózł trunek do Rouen, które znajduje się pod panowaniem angielskim. Po drodze minął fortecę Troyes. Kawałek od celu swojej podróży został zatrzymany przez grupę mieczy na sprzedaż, angielskich dezerterów. Nie chcieli dużego okupu za przejazd, postanowił więc zapłacić. Niestety, cała grupa została zaatakowana przez bandytów z lasu. Tak samo najemnicy, jak i karawana stanęli do walki. Marsilius starał się trzymać z tyłu, jednakże kilkoro z przeciwników przedarły się na jego stronę i musiał się bronić. Gdy walka się skończyła, spostrzegł, że z jego karawany zniknęło trochę rzeczy, a kilku ludzi zostało zabitych. Marsilius był wykończony i ostatkiem dojechał do Rouen, gdzie pierwsze co zrobił, to zrealizował swoje zamówienie. Postanowił wynająć w karczmie pokój i odpocząć po tym wyczerpującym dniu. O poranku w karczmie Marsilius trafił na Ulricha von Badena, rycerza należącego do jednego z niemieckich zakonów. Nie jest on jeszcze w pełni rycerzem oraz nie otrzymał nawet święceń.
przybył do tego kraju, by zdobyć doświadczenie u boku innych rycerzy lub wojowników. Urliś odegrał swoją rolę w walkach w Polsce oraz na Litwie, co szczególnie zainteresowało Marsyliusza. Gdy zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczny zrobił się kraj, potrzebowałby dobrze wyszkolonego towarzysza podróży. Postanowił zapłacić więc jego należności wobec tutejszych i zabrać go ze sobą. Tego samego dnia kupiec udał się do mistrza gildii kupieckiej, by wypytać go o jakieś zlecenie. Jednakże nie miał on nic, co zainteresowałoby naszego kupca. Mimo że Marsyliusz nie boi się zabrudzić sobie rąk ciężką pracą, nie będzie poganiaczem bydła, do tego na targ, który znajduje się w całkowicie innej części kraju. Stwierdził, że zbyt mało mu za te trudy zapłacą. Żadnych innych użytecznych informacji członek gildii nie był w stanie mu przekazać. Dlatego też, zdesperowany, postanowił pytać o to, co po niektórych mieszczań. Jednak również niczego się nie dowiedział. Dwaj wędrowcy postanowili zaryzykować. Udali się do pobliskiej wioski i kupili kilkadziesiąt worków ziarna z myślą o spieniężeniu ich zyskiem w mieście. Pojechali do Calais, gdzie też pytali zarówno mieszczan o plotki oraz mistrza gildii o zlecenia. Nie znalazło się jednak nic, czego by się Marsyliusz podjął. Eskorta karawany to zadanie bardziej dla grupy awanturników, niżeli zwykłego kupca, jakim jest on sam. Wypytali go o ceny oraz możliwe zarobki z kupna i sprzedaży w poszczególnych miastach. Słysząc te nowiny, Marsyliusz wielce się zasmucił. Wiedział, że wyrzucił w błoto pieniądze przeznaczone na ziarno. Zrozumiał, że obecnie w regionie mimo wojny i bandytów panuje dziwny urodzaj i nikt nie potrzebuje jego ziarna. Pod wieczór udał się do karczmy, gdzie też opuścił go Ulrich, który udał się do swojej komnaty. Marsyliusz natrafił na pijanego bura, który rzucił się na niego. Mimo usilnych starań został znokautowany. Padł na ziemię niczym cegła. Obudził się dopiero następnego ranka. Ulrich oraz właściciel karczmy zadbali, by pijany mieszczanin został wyrzucony z karczmy oraz by Marsyliusz doszedł do siebie po tym, do czego tutaj doszło. Gdy doszedł do siebie, spostrzegł, że właśnie dzięki chirurgowi, który akurat w karczmie przebywał, doszedł do siebie tak szybko. Doświadczenie lekarskie, jakie posiada Jacques, pozwoliło mu na szybkie wyleczenie ran, jakie otrzymał od pijaka. Nie był on w stanie jednak zapłacić za jego dalsze usługi. Po rozmowie z karczmarką ponownie został przybity złymi informacjami. Handel prowadzony przez takiego małego handlarza jak on jest całkowicie nieopłacalny.
Wyjechał on więc z Calais, udał się w stronę drewnianego grodu Reims, znów miasta kontrolowanego przez Anglików. Tam pełen ostatków nadziei, znów wypytywał ludzi, mistrza gildii oraz poszczególnych sklepikarzy, prosząc o zlecenie handlu. Cała historia powtórzyła się w Metz, gdzie spotkało go to samo, co w dwóch pozostałych grodach. Z Metz nie było już tak daleko do Dijon, gdzie otrzymał ofertę pracy od mnicha. Postanowił spróbować. Przejeżdżając obok Dijon, usłyszał plotki na temat zawarcia rozejmu między Francją a Anglią. Wrócił do miasta i gdy tylko porozmawiał z nim ponownie, wypytał go o wszystkie szczegóły dotyczące tego zadania. Brat kapłana był przetrzymywany przez bandytów grasujących nieopodal miasta. Marsilius stwierdził, że nie może to być bardziej niebezpieczne, niżeli podróżowanie przez cały kraj z kilkoma byczkami trunku. Ruszył w stronę bandytów. Nie zamierzali oni jednak negocjować. Doszło do walki między chłopami, których Marsilius zebrał w mieście, a tymi banitami. Gdy Marsiliusa sięgnęło ostrze bandyty, zrobiło mu się czarno przed oczami. Udało mu się jednak utrzymać na nogach, tylko po to, by po bitwie paść nieprzytomny na ziemię. Ulrich i reszta zaciągnęli go do miasta, gdzie znów zmuszeni byli zostać kilka nocy, by rany kupca się zaleczyły. Po ponownej rozmowie z kapłanem, razem zdecydowali, że najlepiej będzie zaatakować kryjówkę bandytów, o których wspomniał jeden z pozostawionych przy życiu zbójców. Kryjówka znajdowała się nieco na północ od Dijon, tuż nad wioską Mâcon. Ulrich i Marsilius postanowili podburzyć ludność tej wioski przeciw tyranii bandytów, dlatego też kilkoro z nich stanęło po ich stronie w walce z bandytami. Gdy walki dobiegły końca, brat wrócił do miasta, a Marsilius wraz z resztą kompanów zaczęli przeglądać swoje łupy. Byli zawiedzeni tym, co zdobyli.
Nic nie warte śmieci. Marsylius zaczął wątpić, czy jest tutaj jakakolwiek warta zachodu praca, która pozwoli na uczciwe życie. Wracając do Dijon, grupa napotkała karawanę kupiecką. Potwierdziły się informacje o niepłacalności tego biznesu. Kupcy zastanawiali się, czy zarobią chociaż kilka florenów na całym przedsięwzięciu. W samym mieście mnich był wielce uradowany z tego, jak sprawiła się kompania Marsyliusa. Miał dla niego jednak kolejne zadanie. Okazuje się, że ilość bandytów w całej okolicy cały czas się zwiększa i że jest to zasługa kapitana straży, który przegrał wiele pieniędzy i próbuje się odegrać w naszych ranych interesach. Mnich postanowił zorganizować ruch oporu przeciw temu kapitanowi. Śmiały ruch mnicha wywołał zdziwienie, zarówno w oczach Ulrisha, jak i Marsyliusa. Ten drugi nie był jednak pewien, czy warto. Po dłuższej rozmowie oraz wprowadzeniu, Marsylius zgodził się poprowadzić rebeliantów przeciwko bandytom oraz kapitanowi straży. W całej walce na ulicach Dijon wielu ludzi zostało rannych. Marsylius ledwo uszedł z życiem, gdy został praktycznie dociśnięty do ściany przez jednego ze zbójców. Uratowali go jednak rebelianci. Po całej batalii, która zakończyła się zwycięstwem, mnich postanowił postawić kapitana przed sądem lorda owej posiadłości, który jednak nie był zbyt szczęśliwy z obrotu sprawy. Kapitan został ukarany, mnich musiał opuścić miasto, a Marsylius zyskał dwojaki rozgłos wśród dworu w Dijonie.